Cześć kochani, dzisiaj krótko podpowiadam, jak prosto mówić o decyzjach w języku angielskim. Potrzebujecie w tym celu słówka decide, czyli decydować. Pamiętajcie proszę, że słówko to w połączeniu z czynnościami, czyli czasownikami, zawsze będzie wymagało słówka to, a następnie czynności w formie podstawowej. Na przykład I decide to do it. Decyduję się to robić. I decided to do it. Zdecydowałam się to zrobić. I will decide to do it. Ja zdecyduję się to zrobić. Co więcej, pamiętajcie proszę, że kiedy zadajecie pytania, to również obowiązuje podobna forma. Do you decide to do it? Czy ty decydujesz się to robić? Did you decide to do it? Czy ty zdecydowałeś się to zrobić? Will you decide to do it? Czy ty zdecydujesz się to zrobić? Pozdrawiam, Kate.